Halo, kto tu już jest? Słuchajcie, dzisiejszy live to po prostu jest tak pełen różnych rzeczy. Będzie, mam tyle dzisiaj do powiedzenia, że po prostu aż naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Znaczy, nie, no żartuję, wiem, od czego zacząć, mam też plan. Więc witajcie. No, od początku. Ja się nazywam Asia Baranowska, jestem psychologiem, coachem mam na własnych zasadach, edukatorką pozytywnej dyscypliny, a to jest Life Mocy, w którym dzielę się z wami różnymi pomysłami, tipsami, wskazówkami na budowanie większej mocy w sobie, energii w swoim życiu, żeby wam się było żyło lepiej, żeby było lepiej wam i waszym rodzinom i więcej frajdy, i więcej energii, i więcej, kurczę, chyba widzicie, coś mi dzisiaj z tą energią chyba w kipie, ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Witam was serdecznie. Cześć Kasiu, kto już jest? O, druga Kasia. Super, cześć, tak, Kasia na czas. Bardzo się cieszę. Widzę, że nas przybywa z każdą minutą. Piszcie, czy jesteście po raz pierwszy, po raz kolejny, skąd jesteście, a ja sobie będę tutaj czytać. Dajcie mi jakiś znak, że jesteście, jakiś like, jakieś sygnały. Cześć Beata. O, druga Beata. O, super, cudownie, cudownie. Bardzo, bardzo tą lubię, tę komunikację między nami, tak? Na warsztatach też zawsze na początku szkole uczestników. Bardzo proszę o informację zwrotną, takie na przykład, albo takie, można niewerbalnie. I to jest właśnie też taki sposób bycia tutaj razem. Sylwia, Martyna, cześć, Paulina. O, z Martyną się jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczymy na Mastermindzie pozytywnej dyscypliny. O, może nie powinnam tego mówić. Nie, Martyna się chwaliła, przepraszam. Martyna się chwaliła. Słuchajcie, moje drogie. Zacznę od tego. To się dzisiaj przydarzyło. Ja oczywiście nie napisałam, ponieważ nie wiedziałam, że to się przydarzy. Ale pewnie wiecie, że różne rzeczy. No bo tak, ja jestem też edukatorką pozytywnej dyscypliny. Tutaj, a nie, tutaj wisi, ile stoi książka, bardzo ważna książka w moim życiu. Książka z pozytywnej dyscypliną, którą wydałyśmy w zespole 2 lata temu. Jak być dobrym i skutecznym rodzicem. To w ogóle to, co się dzieje w pozytywnej dyscyplinie, to jest dla mnie bardzo ważna część życia i zmienia życie tysiąca mam, także z was. Cześć Paulina, po raz pierwszy. I ta zdarzyła się coś dzisiaj takiego, co jest bardzo związane z pozytywną dyscypliną i z książką. Bo nie wiem, czy wam się chwaliłam, albo czy wspominałam, że no planujemy wydawanie kolejnych książek pozytywnej dyscypliny, skoro tak bardzo potrzebujecie. No i ta pozytywna dyscyplina, którą tu mamy, jest takim ogólnym tytułem, dobrym na początek. Natomiast z książek z pozytywnej dyscypliny jest cała półka. Mamy pozytywną dyscyplinę od 0 do 3 lat, mamy pozytywną dyscyplinę dla przedszkolaków, mamy pozytywną dyscyplinę, uwaga, dla nastolatków, tak? Czym się różni wychowanie nastolatka i jakie narzędzia tutaj są potrzebne? I dzisiaj dostałam wiadomość z agencji wydawniczej, która zajmuje się rozpowszechnianiem, rozprowadzaniem tych książek, że dostaliśmy zgodę, akceptację na wydanie tych dwóch książek: Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków i Pozytywna dyscyplina dla nastolatków. No i wiecie, to są takie pierwsze już jaskółki, ale ta umowa się dla nas pisze, umowa o prawa autorskie. Właściciel praw autorskich wyraził zgodę, więc ta machina już ruszyła. Okej? Ta machina już ruszyła, ja już tam pieniądze na kupkę odkładam, bo wiecie, trzeba zapłacić najpierw za te prawa autorskie, zanim w ogóle sprzeda się pierwszą książkę. I się będzie działo. Tak? To będziemy to wszystko tworzyć. Więc, no słuchajcie, wiecie, są takie informacje w życiu, że jak się je słyszy, to się tak aż podskakuje na krześle. I to jest dla mnie właśnie taka informacja. Więc będziemy to robić. Trzymajcie kciuki, no bo to jest duży projekt. To są bardzo, bardzo duże projekty. Okej. O, Karolina jeszcze dołączyła z wirusem bostońskim. O nie, zdrowia Karolina, dużo pozytywnej energii dla Karoliny. Wirus bostoński jest paskudny. Dobrze, to pierwsza taka mega, mega dla mnie informacja. Druga rzecz, co robię dzisiaj od samego rana, od samego bladego świtu. Wiecie, co ja robię?
No, w piątek nie odpisywałam na maile po webinarze, no bo byłam totalnie zmęczona, potrzebowałam odpocząć od internetu i miałam też spotkania. Ale dzisiaj od Bladego Świtu odpiszuję na wasze recenzje po webinarze. Uwalnij mocy, kto był w czwartek na webinarze? Kto był w czwartek na webinarze? Czekam na informacje, piszcie. Komu się podobał, daję jakieś lajki, albo serduszko, albo co tam chcecie. No w każdym razie, ja już czwartek zapowiadałam i te osoby, które napisały mi recenzje, i recenzje były niesamowite. To jest dla mnie niesamowite, jakby wy wyciskacie te rzeczy, to jest wasz potencjał, tak? To jest trochę tak, jakbym ja wrzucała kamyczek w wodę, a co wy z nim robicie? To są takie zmiany w waszym życiu. To jest dla mnie zawsze niesamowite, co wy z tym robicie. Tak? W coachingu jest to, że praca coacha to jest w zależności od teorii 50% albo 10%, a praca klienta, czyli was, to jest no, w zależności 90-50% co najmniej. Więc robicie bardzo dobrą pracę i bardzo dobre rzeczy w swoich życiach. I jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że mogę w jakimś mieć, wie, mieć mam zaszczyt, że jesteście w mojej okolicy. I to jest na przykład jeden z takich energetyzowywaczy, który jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo dziękuję Wam. I co ja robię? Wysyłam Wam naklejki, tak? Ci, którzy napisali mi recenzję, o co prosiłam, dostają takie piękne naklejki, piękne, piękne, już tutaj są wypełnione, tak? Tak one wyglądają. One są oczywiście do wycięcia sobie. Ja mam tutaj wydrukowane akurat, naklejki to takie jest, wiecie, hasło. To są akurat takie karteczki na grubszym papierze. Ja będę miała tutaj taką ważną zakładkę dla siebie. Tutaj jest taka zakładka, jedna, druga. Można też wykorzystać je jako zakładkę złożoną na pół. I właśnie, dlaczego to jest w ogóle w temacie energii? Bo dla mnie energia to też jest uwaga. I to, jak ukierunkowujemy uwagę w naszym życiu, zmienia wszystko. Zmienia to, co postrzegamy, zmienia to, co robimy. Gdzie tu mam tą używkę? Bo mi tutaj wchodzi. I bardzo ważne jest to, żebyśmy ukierunkowali uwagę na to, czego chcemy, a nie na to, czego nie chcemy. Dlatego tutaj zostawiłam Wam jedno miejsce. Tu jest napisane moje priorytety na najbliższe 3 miesiące, tak? Dlatego, że będzie zestaw naklejek na każdy miesiąc. One będą graficznie wyglądały tak samo, ale będą miały inne cytaty. I możecie je to wykorzystać właśnie jako naklejki, możecie to wykorzystać jako zakładki do książek, jako karteczki, które sobie wkładacie do portfela. Też wyobrażam sobie, że jak tutaj z tyłu mam w telefonie taką skórkę, to być może mogę sobie tutaj włożyć o takie jakieś hasło. I teraz powiedzcie mi, po pierwsze, jak Wam się to podoba, ten pomysł, już Was pisałam na webinarze, a po drugie, no bo zastanawiamy się z dziewczynami, z moimi asystentkami, jak to zrobić, żeby dla Was było jak najbardziej użytecznie i czy przypadkiem nie byłoby użytecznie, gdybym w takim pakiecie, no bo to będzie do kupienia ze strony akurat, tak? Żeby w takim pakiecie dać Wam być może takie formularze, czy nie? Czy tak? Czy to będzie pomocne? Czy chcecie te moje cytaty, czy swoje cytaty? Dlaczego? Dlatego, że no, żeby mieć więcej energii, to trzeba ukierunkowywać uwagę na rzeczy, które dają nam energię. Dlatego, że zwykle trudności w życiu to jest jakieś 10%, powiedzmy, ale one zajmują nam 70% uwagi i my cały czas na przykład gadamy, gderamy, narzekamy i tak dalej. I to spowoduje, taki nawyk narzekania powoduje, że ta energia nam ucieka i zamiast zrobić coś z tym problemem, to gadamy. Sylwia pisze, że formularze też. No, dzięki. Karolina też pisze, że świetny pomysł. O, super, bardzo fajnie. Słuchajcie, ja Wam po live'ie wyślę dzisiaj na pewno w ogóle maila takiego powebinarowego, bo jeszcze mamy notatkę do wysłania po webinarze dla osób, które są zapisane do wyzwania i wszystkie te osoby dostaną. Tylko Mariola ją jeszcze kończy, bo ja poprosiłam ją o drobne poprawki, dlatego tak dzisiaj więcej czasu, bo chcę, żeby jeszcze pewne rzeczy tam się znalazły dla Was. I wyślę Wam też na pewno linka i to wgrupię jeszcze do tych naklejek, żebyście mogły sobie pobrać właśnie po to, żeby, no kurczę, nie będziecie chodzić z tymi materiałami wielkimi, które wysyłam i ćwiczeniami. To sobie robimy w swoim specjalnym czasie. Ale każda osoba w takim razie, tak już widzę, która kupi, dostanie ode mnie naklejki i czyste formularze. I to wiecie, co to już jest kolejny gadżet, który mamy, gadżet, taki gadżet, który ma być działać w waszym życiu, który jest takim gadżetem, mamy bez frustracji i poczucia winy, mamy na własnych zasadach.
Jedne i drugie są dwie strony tego samego medalu dla mnie. Kolejny gadżet, no to są mamafirmacje. Kto ma mamafirmacje? Mamafirmacje można ze strony mojej Joanna Baranowska zupełnie za darmo podać. Albo z Facebooka, tam w Facebooku też są wszyscy, którzy są zapisani na moje tak naprawdę newslettery, to w pierwszym mailu dostają o właśnie mamafirmacje, czyli też dwie czy trzy takie A4 kartki z takimi drobnymi rzeczami, i tu jest też napisane. Czego potrzebujesz na poziomie fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i duchowym? I to stosuje się w ten sposób, że też można sobie kluczowe wybrać dla siebie i sobie właśnie te są akurat naklejkami. Można sobie je wydrukować na twardym papierze i mieć taką talię, bo z tego powstaje prawdziwa talia. I wiecie co? Ja czasem kiedyś tego w ogóle nie znosiłam albo dziwiło mnie, ale czasem lubię losowi poprosić los, czy Boga, czy intuicję o rozwiązanie. I na przykład robię tak, że czego ja teraz potrzebuję, na czym powinnam skupić uwagę? I ciach, i losuję. Powinnam skupić uwagę na tym, że błędy to tylko błędy. I tak można z tego stosować. I to jest dla Was zupełnie za darmo. Kto ma afirmację, a kto nie ma? Przyznać się mi tutaj. Bo ja za mało o tym wszystkim mówię, coś czuję. I nie korzystacie z tego. A ja chcę, żebyście korzystały, bo to jest dla was. I to jest totalnie za darmo. Kolejna rzecz, którą przecież udostępniłam wam totalnie za darmo. I tak samo, można się jeszcze raz na przykład na newsletter zapisać, to wtedy się dostaje tego maila początkowego. Manifest mamy. Manifest mamy. On powstał przy okazji kursu Mama bez frustracji i poczucia winy. I tu jest napisane tak. Manifest mamy, czyli szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Jestem dla siebie ważna. Dbam o siebie, swoje zdrowie i żywienie tak, jak dbam o swoje dzieci. Mam prawo odpocząć, gdy czuję się zmęczona. Moje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych, mojego partnera i moich dzieci. Ufam swojej intuicji i swoim przeczuciom. Mam prawo popełniać błędy i uczyć się. Jestem najlepszą mamą dla swoich dzieci. Przeznaczam czas na to, co ważne, teraz i w przyszłości. Mam własną definicję określenia dobra mama, mam prawo być mamą na własnych zasadach. Radość i przyjemność w życiu są równie ważne jak obowiązki. Co o tym myślicie? I to jest coś, co niektóre z Was sobie trzymają na takich tablicach motywacyjnych. Ja sobie to trzymam zwykle tutaj za kwiatkami, żeby po prostu, bo ja wiem, co tam jest, tak? Ja to napisałam, wymyśliłam. A manifestamy też z mojej strony. Też jak się zapiszesz na newsletter, to dostajesz automatycznie manifest mamy. Więc po prostu trzeba się wpisać na newsletter i tam jest tak ustawione, że nawet jeśli się po raz kolejny zapisujesz na newsletter, to dostajesz ten manifest mamy. Gratis, free. Albo w sklepie internetowym możesz sobie wejść i tam po prostu wybierasz produkt manifest mamy. On jest za 0 zł i też dostaniesz. Też można w ten sposób go sobie pobrać. I kolejny mój gadżet, moja uwielbiana, ja po prostu uwielbiam, przepraszam, no to tak. No taka jestem pstrokata i kolorowa. To są na moim zdaniem najpiękniejsze smycze pod słońcem. Tak? To są smycze mamy na własnych zasadach. Tą smycz można sobie zakupić u mnie na stronie. I one są takie, o, takie kolorowe wiosenne. Więc jeśli się identyfikujecie, to zapraszam Was serdecznie, bo no to jest coś super, coś pięknego. I dlaczego ja to w ogóle mówię? Chociaż miałam mówić o tym, kim ja jestem, bo wiecie, jak ja się otaczam takimi rzeczami, to ma wpływ na moją energię. Ja otaczam się rzeczami, które mówią o moich przekonaniach. Mówią o tym, co jest dla mnie ważne. Przypominają mi o tym, bo to też zawsze działa tak, że jeśli chcemy też zbudować w swoim życiu, to ciężko jest to zrobić za pierwszym razem bez przepisu, bez tych przypominajek. Takie przypominajki nam mówią: aha, okej, pamiętaj, przypomnij sobie o tym i o tym. Bo my nawykowo myślimy negatywnie, narzekamy i tak dalej. I to mi pomogło budować między innymi moją energię. I wiecie, zdecydowałam się na to, że dzisiaj Wam opowiem o tych moich perypetiach energetycznych, dlatego że w tym momencie w moim życiu czuję, że mam tyle energii, co nigdy nie miałam chyba jeszcze. Naprawdę. No, mam mnóstwo pomysłów, naprawdę. No, ja w weekend, wczoraj miałam szkolenie, 2 dni temu przesycałam kwiatki, tutaj z tej maszyny do szycia coś tam sobie szyję w międzyczasie, tu z wami rozmawiam, tu prowadzę webinary. Naprawdę, w tym momencie jest tak intensywny czas w moim życiu, kiedy jestem naprawdę przeszczęśliwa i mnóstwo dobrych rzeczy się dzieje.
jakoś do tego doszłam. Tak nie było zawsze, absolutnie tak nie było zawsze. 2 lata temu też się wiele działo, natomiast moja energia leżała i kwiczała. I byłam cały czas sfrustrowana, niezadowolona, nie doceniałam siebie, było wszystko źle, było tak źle ze mną, że miałam takie poczucie, że 3 punktów rzeczy, które mam zrobić po kolei, bo cały czas nie mogłam skupić uwagi, cały czas wszystko mnie rozpraszało. Musiałam się rozpraszać i wchodzić z powrotem w zadanie, rozpraszać i artykuły pisałam na 17 podejść. I to nie było dobre, to było potwornie męczące. Byłam ciągle niewyspana, ciągle zmęczona. I to nie była kwestia niewyspania. Ja wiem, że ja o tym trąbię po prostu z każdej strony. Ja wtedy zatwierdzam, że nie no, coś ze mną jest nie tak. Kurczę, coś ze mną jest nie tak. Ja muszę coś z tym zrobić. I to, co ja wtedy zaczęłam robić, czasem nie wiecie, od czego zacząć. I ja wtedy też nie wiedziałam, od czego zacząć. No dobra, stara znajoma psychoterapeutka, poszłam do niej, pogadałam, zrobiła mi test związany z depresją. Okazało się, że jakieś mam stany depresyjne wysokie. I co z tego, że byłam na wysokich obrotach, robiłam dużo, tak? To nie była taka stereotypowa depresja, że leżę w łóżku, nic nie robię. Nie no, jesteśmy mamą. Ale to, jakie ja miałam tam parametry takie różne życiowe, to nie było dobre. Tak, czyli diagnozujemy siebie, jak jest problem z energią, na różne sposoby. Próbujemy pracować, próbujemy czegoś nowego, tak? Bo jest taka tendencja, i ja też próbowałam różnych rzeczy, próbowałam jakiejś terapii leonowskiej, próbowałam właśnie tej psychoterapii, i to przez 3 miesiące nic nie zmieniło. Czyli patrzcie, to jest bardzo ważne. Czyli po pierwsze, jak mamy mało energii, a właśnie, tak z ciekawości, jak wasza energia dzisiaj? Jest nas tutaj 25 osób. No, w skali od 1 do 10, na ile czujecie się dzisiaj, że macie siłę, żeby przeżyć dobrze ten dzień z frajdą, radością w tym tygodniu? Piszcie, ja tu będę zerkać. Zaraz, zaraz, mam nadzieję, pojawi się tutaj jakaś informacja od was. Z 10! No to co my tu energii, jak tutaj takie 10? Dziś jest super, bo pogoda świetna, nie? Tutaj u Martyny 8, też bardzo dobrze. Od Dolonii 8. Nie, no w ogóle, wy jesteście po webinarze, po weekendzie, w ogóle o czym tutaj gadać? To co, mam opowiadać dalej? Nie, no fantastycznie. O, Hani 3. A no proszę, a no jednak, ktoś tutaj jest taki, kto potrzebuje. Pierwsza myśl 3, 5, Paulina. Martyna 6, ok? I słuchajcie, ja też jestem dzisiaj niewyspana. Dzisiaj Zuzia w środku nocy się z płaczem obudziła, ma jakiś straszny czas teraz. 8, 8, super energia, super energia. 10, poglądamy i tulimy się z naszym niemowlaczkiem i sobie słuchamy. Cudownie, 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 cudownie. A wreszcie wolne. Gabrysia 6,5. Dobra, pojedziemy dalej. I słuchajcie, ja na początku szukałam było odpadku, bo nie ma na to przepisu na każdego człowieka, tylko to jest bardzo ważne, jakby moim zdaniem. Kurczę, wyjść do ludzi. Wyjść do ludzi, poszukać wsparcia, było w zeszłym miesiącu o wsparciu, poszukać wsparcia, iść do ludzi gadać, rozmawiać, rozmawiać. Ja wiem, ja nawet ostatnio miałam taki temat, który przegadywałam z milionem osób. Jak ktoś mnie zna i oglądał ten live tydzień temu i 2 tygodnie temu i ogląda dzisiaj, to na pewno widzicie, że mam zupełnie inną energię. Dlatego, że przegadałam temat z moim coachem, przerobiłam go po prostu na w prawo i w lewo i jestem dalej. Ja jestem dalej. Być może w świecie zewnętrznym jeszcze nic się nie zmieniło, ale ja już jestem dalej. I jestem w ogóle z innej energii, więc szukajcie wsparcia, to jest punkt pierwszy. I to się dalej u mnie działo. No, ja potem po 3 miesiącach, bez żadnej zmiany, zorientowałam się, że to coś musi być po stronie biologicznej. I zaczęłam bardziej i bardziej intensywnie zwracać uwagę na moją tarczycę, bo ja miałam bardzo niewielkie podwyższenie TSH, chyba na poziomie 4,5. I endokrynolog powiedział, że to na pewno nie ma żadnego wpływu na mój stan emocjonalny, bo to jest taka za mała różnica. No i wiecie, a on nie snuł. Endokrynolog nie jest mną. I ja czułam, że jest jakieś biologiczne źródło, bo robiłam wszystko, co należy. Jakby brałam udział w takich kursach, które podobnych jak to ja prowadzę, tylko dla siebie. I te rzeczy powinny zadziałać. To nie jest z wami coś nie tak, jeśli coś nie działa. To być może potrzebujecie jeszcze innego rodzaju wsparcia. Ok?
I ja w ogóle trafiłam do psychiatry w tamtym momencie, bo już nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Przez pół roku czy przez rok byłam na lekach antydepresyjnych, zanim tak naprawdę ta terapia hormonalna zaczęła działać. Dopiero potem zmieniłam endokrynologa, poszłam do właściwego endokrynologa, który zmienił mi dawkę hormonów, w ogóle na zalecił to leczenie hormonalne i to wtedy zaczęło się tak naprawdę zmieniać. Dlatego, że ja akurat mam małą tarczycę. Tak mam. Kiedy mam dużą nogę i małą tarczycę. I jeśli czujecie przez dłuższy okres czasu, że coś nie tak jest z waszą energią, to koniecznie, koniecznie szukajcie specjalistów wsparcia. Ja mam regularnie, tutaj Sylwia pisze, dla mnie to super informacja, że doświadczony coach i psycholog też czasem chodzi do innego coacha, czyli moje marzenia mogą się jeszcze spełnić. Oczywiście, ja nie wiem, dlaczego jakieś marzenia mogą się nie spełnić, wszystkie się mogą spełnić. I ja regularnie pracuję z coachem, regularnie uczestniczę w różnych szkoleniach, mastermindach, regularnie. Bo cały czas na każdym poziomie rozwoju masz jakąś barierę od czasu do czasu i musisz ją przekroczyć i coś zmienić w swoim życiu, przetransformować. I tak to po prostu jest. Kiedyś się obrażałam, że Boże, ten rozwój się kiedyś skończy, ale teraz widzę to jako ogromną szansę. Ja, gdybym nie miała tego wsparcia, to nie byłabym tu, gdzie jestem. Absolutnie. Nie byłoby mnie tu z wami. No i słuchajcie, i znowu pisałam teraz w styczniu, prawda, że coś jest nie tak z tą moją energią, że znowu jakaś oklapnięta jestem i znowu miałam zmienioną dawkę leków. I teraz tak, są różne opinie na temat tych leków tarczycowych. Żeby nie brać, bo tarczyca się rozleniwia, żeby brać, bo trzeba wspomagać tarczycę, bo po prostu nie produkuje. I ja nie chcę wam tutaj mówić, co trzeba robić, tylko to, co jest dla mnie ważne, że jeśli to, jeśli jest ci źle, to zrób tak, żeby ci było dobrze. Kurde. Jeśli teraz, dobrze teraz, a nie kiedyś w przyszłości. Ja dałam sobie jakiś tam czas na pracę taką samodzielną, psychologiczną, żeby od głowy to wyregulować. Nie udało się. Potem dałam sobie czas na to, żeby być może wesprzeć lekami. To wszystko jest dla ludzi. Udało się, odstawiłam leki i jestem tylko na lekach tarczycowych. I to nie oznacza, że być może będę dla nich do końca życia. Będę na pewno bardzo ostrożna, bo podobno jest taka tendencja, żeby brać coraz większe te dawki, bo rzeczywiście tarczyca się rozleniwia. Ale ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, jak to będzie, i też szukam innych alternatyw. To nie znaczy, że sobie teraz nie pomogę, bo my czasem myślimy, takie mam wrażenie, że nie wiem, czy się z tym spotkałyście, że okej, okay, nie zrobię tego, nie zrobię tego dla siebie, nie, bo to mi zaszkodzi, zaszkodzi mojej wątrobie, zaszkodzi mojemu nie wiem czemu, i męczymy się. Męczymy się, ponieważ nasza wątroba w tym momencie jest ważniejsza od naszego samopoczucia i to się robi jakieś takie, no zaraz, ale kto tutaj rządzi moment? Kto jest najważniejszy? Ja zakładam, że jednak najważniejsza jest moja głowa. Jeśli moja głowa nie działa dobrze, no to kurczę, nic nie działa dobrze. Moja wątroba też nie będzie działała dobrze. Więc chcę wam powiedzieć, że leki są dla ludzi. Ja teraz cały czas myślę o tym, żeby pójść na akupunkturę, tak, szukam akupunkturzysty, jak macie kogoś dobrego do polecenia w Warszawie lub okolicach, bo mam kogoś we Wrocławiu i to nie wiem, czy dostępny. I będę z tym dalej pracowała, bo każdy ma jakieś problemy, każdy musi coś robić i w jakichś obszarach sobie świetnie radzi, a w jakichś obszarach potrzebuje wsparcia. Ale ja cały czas będę o siebie dbała. I zaczynam. Najważniejsze jest to, żeby tobie było dobrze tu i teraz. Nie kiedyś w przyszłości. To jest dla mnie najważniejsze. Więc mówię do was właśnie dzisiaj z takiego miejsca, w którym naprawdę czuję, że moje życie jest bardzo dobrze uporządkowane. Oczywiście mam milion wyzwań. A, jeszcze kolejna rzecz, której się nauczyłam przez ten czas, no bo te wszystkie rzeczy, które wam pokazuję, to też jest jakaś moja nauka i doświadczenie, którym się dzielę. Dzielę się tym, co działa. Nauczyłam się tym, że dbanie o siebie nie jest egoizmem, że jeśli dbasz o siebie bardziej, to masz do dania dużo więcej i dajesz dużo więcej. Jeśli masz więcej energii, więcej sił, to chcesz spędzać czas ze swoimi dziećmi. I to działa, i po prostu rośniesz wewnętrznie, i te rzeczy zaczynają wyrastać z ciebie, i stajesz się takim pięknym, kurczę, metafora, może kwiatem, może. No nie wiem czym, kim, tak? Ale
masz się czym dzielić, jeśli zadbasz najpierw o siebie. I jeśli jakieś rzeczy nie dzieją się dobrze w Twoim życiu, to być może właśnie jeszcze potrzebujesz jeszcze bardziej zadbać o siebie. Ja cały czas wracam do tego sama w swoim życiu, jak dla mantry. Pierwszy punkt kiedyś brzmiał, i to po prostu było trudne do przyjęcia, i dla mnie też było kiedyś to potwornie trudne do przyjęcia. Potwornie. Pierwszy punkt manifestu mamy kiedyś brzmiał: jesteś najważniejsza w swoim życiu. Ty jesteś najważniejsza w swoim życiu. I ja jestem teraz na takim etapie, że zaczynam w to wierzyć, ale nie jesteś ważny taką ważnością, że egoistyczną, taką właśnie z ego płynącą, że wszystko ma być tak, jak ty chcesz. No nie, nie. Ale jeśli ty o siebie nie zadbasz, jesteś najważniejszy, ponieważ tylko ty tworzysz tą wartość, ty masz wpływ na tworzenie wartości w swoim życiu, wartości dla siebie, wartości dla innych, dzielenia się, dawania talentów. Jeśli dbasz o siebie, to wykopujesz talenty z tego garnka z ziemi, z tej przypowieści o talentach i zaczynasz je mnożyć, a jak mnożysz, to je rozdajesz. W ten sposób, a jak je rozdajesz, to cały świat na tym korzysta. W ten sposób jesteś najważniejsza. Nie możesz zadbać o innych talenty. To jest osobista odpowiedzialność każdego człowieka. Piszcie mi, co o tym myślicie. Co wam to daje? Bo czy to do was trafia, czy to do was nie trafia? A może macie zupełnie inne zdanie na ten temat? Każdy ma prawo mieć inne zdanie. No tak. I tak, moje drogie. Więc, kochane moje, jak zadbacie o siebie w tym tygodniu? I mam do was jeszcze jedno pytanie, tak? Pytałam was już o jedną opinię. Ja zastanawiam się cały czas, jak prowadzić tę grupę, żeby to było dla was najbardziej użyteczne. No i w pewien sposób najłatwiej mi jest ustawić takie automatyczne posty, żeby przypominać wam, że w poniedziałek, no to nastawiamy się dobrze na cały tydzień, tą emocją taką, jak chcemy przeżyć ten tydzień, czego potrzebujemy. Dzięki dziewczyny, piszecie właśnie, że się zgadzacie. Tak, swoim własnym językiem. Dzięki Martyna, dzięki Gabrysia, dzięki Dolores, Jania. We wtorek dzielimy się tym, kim jesteśmy. Chwalimy się, chwalimy się. No ale teraz tak, co tydzień mamy puszczać to samo, czy ustawić te posty raz na 2 tygodnie, żeby one były, żeby się przypominały? Bo powiem wam taki mały sekret. Uwaga, nie wiem, czy się zorientowałyście, czy nie. Czy o to mnie już wiecie, czy nie. Nie znoszę rutynowych zadań. Jak mam robić w kółko i tego samego posta, a wiem, że te posty w grupach działają, wiem, że one są pomocne i dla mnie też są pomocne, bo przypominają o czymś i tworzą jakąś jakość. Ale jak ja mam to robić, to wiecie, robię wcześniej, później albo tego nie robię w ogóle. Bo zapominam, więc rozwiązaniem jest skorzystanie z takiego wsparcia jakiegoś systemowego, żeby to się samo kręciło. A, widzicie, i mi piszecie już. No, wiedziałam. Już widziałam, widziałam. O, właśnie, Beata, że już pisze, że już to o siebie trochę zadbała, bo biegała rano i teraz będzie coś dla ducha. Ekstra. W ogóle właśnie ruch, tak? Ruch, działanie jest generatorem energii. I to jest też kolejna rzecz, dlatego ja dzisiaj mam tak dużo energii, bo różne rzeczy zaczęły się dziać, tak? Zaczęła się rzecz z książką, zaczęła się inna rzecz tajemnicza, tak? No powiem wam, no, jakby zaczęłam już tak naprawdę systematycznie podchodzić do bycia trenerem pozytywnej dyscypliny, w takim sensie, że będę mogła w którymś tam momencie w przyszłości szkolić też edukatorów, ale no, nie w tym roku pewnie, ale te rzeczy się dzieją, to po prostu potrzeba czasu. Czytam wasze te komentarze. Martyna pisze, pojadę osobiście. Jak powiedziałaś o tym, że jesteś najważniejsza w swoim życiu, to pomyślałam, no tak, dla Boga jestem najważniejsza, więc to prawda, że jestem najważniejsza. A to, co dajesz innym, jest piękne, więc to cudownie, że kochasz siebie. Dreszcze przechodzą, jak takie rzeczy ja czytam. Och,
kochane, kochane. Więc energia, my też wczoraj z mężem ćwiczyliśmy. Takie znaleźliśmy sobie gdzieś na YouTubie, 5 minutówki, nic specjalnego ćwiczenia, tu na brzuch, tu na pośladki. Wiecie, ja jestem też taka, że potrzebujemy zrobić coś małego, żeby zrobić cokolwiek czasem. Więc jakieś 20-minutowe w tym momencie to jest za dużo. Alecz 5 minut na brzuch, 5 minut na pośladki, to jest dokładnie to, czego codziennie mogę, do czego codziennie mogę się zobowiązać, a z mężem się jeszcze zdyscyplinujemy. Kochane. Widzę, że piszecie, co dla siebie zrobicie w tym tygodniu. Ja się bardzo, bardzo z tego cieszę. Jest. A przecież my się już przed świętami nie widzimy, będziemy się widzieć. No i co? I co zrobimy w wybrany poniedziałek? Będziemy się oblewać tutaj przez komputer. Nie będę miała komputera, będę wyjechana na święta. Jak spędzacie święta, kochane? Co zrobicie, żeby zadbać o siebie też w te święta, żeby mieć dla siebie ten kawałek świąteczny i żeby wam było dobrze? I tego wam bardzo, bardzo serdecznie życzę, żebyście miały dużo frajdy takiej wielkanocnej. I zadanie, które ja często przypominam, przed każdymi świętami to przypominam. Mam dla was zadanie coachingowe dzisiaj. Weźcie sobie, zróbcie listę rzeczy, które chcecie zrobić, które was cieszą w święta wielkanocne, tak? Nie te obowiązki. Te obowiązki tak pewnie sobie zrobiliście, ale zróbcie sobie listę frajdy świątecznej. To jest fajne. Ja tu mam, proszę, jedną frajdę tutaj, bo to z Zuzią w przedszkolu robiliśmy. Tutaj mam moje ulubione żonglile. No. Jak Marta, właśnie myślę, że jak na wtorek przełożymy, to w ogóle nikt tego nie zobaczy, bo nikt się nie będzie spodziewał we wtorek. Więc ja wezmę, nagram to z komórki i ja na chwileczkę znajdę czas tutaj, żeby się pojawić o 10:30, bo będę w przepięknym miejscu i jak tam będzie tak wiosennie, jak u mnie za oknem, to bardzo chcę, żebyście to zobaczyły. Może nawet jakieś zwierzaki tam będą. Nie, nie moje dzieci, jakieś zwierzaki. Więc najwyżej, kto obejrzy, to sobie obejrzy powtórkę. Absolutnie nie zachęcam Was do odchodzenia od świątecznego stołu, natomiast taką systematyczność potrzebuję mieć. Kasia pisze, że grill będzie w święta, bo cała rodzina uwielbia śniadanie wielkanocne, to wiadomo, ale poza tym dużo zabawy i radochy. Ekstra, ekstra. Kochane, ściskam Was serdecznie. Czego chcecie sobie pożyczyć na święta? To jest dobre miejsce, żeby sobie życzenia robić. A, tu Sylwia bardzo fajną rzecz pisze. Tak, dzisiaj ze mnie cyska energia. Kochane, jak zwykle nie mogę się z wami rozstać, bo bardzo was uwielbiam i uwielbiam, co piszecie. Piszcie życzenia wielkanocne, zrobimy sobie może takiego wielkanocnego jeszcze jakiegoś posta fajnego. Jest cudownie, jest cudowna pogoda, cudowna wiosna za oknem, korzystajmy z tego. Radości, cudowności. Jesteśmy jeszcze w tym tygodniu w grupie, a kto jest w wyzwaniu, w kursie narzędziownik, to zaraz się widzimy w drugiej grupie narzędziownikowej i będziemy mówić o tym, co się w narzędziowniku dzieje w tym tygodniu. Ściskam Was serdecznie, kochane. Jakiego chcecie mieć tygodnia? Czego potrzebujecie w tym tygodniu? Moje pytanie na koniec, jak zwykle. Radości, frajdy, miłości. O, ja potrzebuję wytrwałości, determinacji, wytrwałości w realizowaniu moich celów. Tak. O. Trzymajcie się cieplutko. Uwielbiam Was. Wiecie o tym, tak? Pa.